tutaj tradycyjnie już od 20 paru lat, bo pierwszy piknik odbył się w 2002 roku na dziesięciolecie naszego oddziału i z małą przerwą na pandemię, czyli 20 piknik Związku Polskich Spadochroniarzy odbywa się w Goleszowie Równi. Stał się już tradycją i tutaj się przyjął dla miejscowości nie tylko Goleszowa, ale powiatu cieszyńskiego. Spotykamy się tu od lat, członkowie aktywnie uczestniczą w pracach tej organizacji. Pikniki są atrakcją dla mieszkańców, a te pikniki staramy się okraszać różnymi atrakcjami, które tutaj może wiceprezes do spraw sportowych opowie. Tak jak wcześniej kolega tu pięknie opowiadał o naszych corocznych spotkaniach, ja tutaj zawsze staram się zorganizować oprawę sportową czy lotniczą. W tym momencie na dzień dzisiejszy mieliśmy dwa takie punkty. Pierwszym punktem to był przelot samolotu gaśniczego M18 Dromader, który zaprezentował się tu w pełnej akcji gaśniczej. On tutaj przylatuje do nas również co sezon, pokazuje swoje umiejętności pilot i ten samolot, które potrafią. Nastąpił zrzut wody tutaj w oznaczonym miejscu, gdzie można to bezpiecznie było wykonać. Drugą z atrakcji, jaka tu była zaprezentowana, to były skoki spadochronowe. Skoki spadochronowe były w wykonaniu członków sekcji Aeroklubu Bielskiego. Samolot, który był użyty do dyspozycji, to był samolot Cessna 206 z wysokości około 1200 metrów. Wyskoczyło tutaj i bezpiecznie wylądowało w miejscu do tego przeznaczonym 4 skoczków. Na ten czas z atrakcjami dzisiaj będziemy mieli już, jakby powiedzieć, wszystko. Czekamy, aż pogoda pozwoli nam jedynie na zaprezentowanie się tutaj jeszcze lotniarzy. Oprócz atrakcji lotniczych, które zaprezentował tutaj kolega, oczywiście jest wiele innych atrakcji, tak jak konkurs strzelania o puchar prezesa oddziału. Również prezentują się tutaj oddziały wojskowe, wojsk terytorialnych z Cieszyna, jak również 18 Batalion Szturmowo-Desantowy z Bielska Białej. Poza tym atrakcje oczywiście dla dzieci, dmuchańce, jazda na koniu, poza tym obficie zaopatrzone bufety i muzyka do białego rana.